Ej, ty. Gotowy? Owszem. Poczekam z przeprowadzeniem akcji do nocy. Teraz jest zbyt niebezpiecznie. Gotowy? Owszem. Dobra. Gdzie dokładnie chcesz ten wybuch? Myśleliśmy o tym klifie z wodospadem. Osuwisko ma przestraszyć uchodźców i trochę zakurzyć obóz. Ale nie chcemy tutaj wielkiej lawiny. Klif? Tak, klif. Coś jest nie tak? Nie wspominałeś nic o wspinaczce i pracy na wysokościach. Do tego potrzeba dodatkowych zabezpieczeń, rozgrzewki i większej zapłaty, rzecz jasna. Dobrze, już dobrze. Może się jakoś dogadamy. Podłożenie tych ładunków chyba nie jest aż tak trudne. Nie może być trudne? Wielu już tak myślało, póki im rąk nie pourywało. Proch jest potężniejszy niż te całe kulki magiczne, co to nimi ciągle magowie ciskają. Ale skoro uważasz, że materiały wybuchowe to jedynie zabawa i każdy może sobie z nimi poradzić, to bardzo proszę, weź tę beczułkę i postaw ją przy głazach na klifie. I to tyle? Nie brzmi to zbyt skomplikowanie. Pozostaje jeszcze odpowiednio podpalić ląd i szybko schronić się w bezpiecznym miejscu. Ale po co ja ci to wszystko mówię, skoro wybuchy to taka prosta sprawa. Nie słyszę wybuchu. Jesteś pewny, że wszystko dobrze przygotowałeś? Tak. Słyszysz to brzmienie? Przepiękne. Mieszanka była idealna. Masz szczęście, że zdążyłeś tu dotrzeć na czas. Raczej niewiele by z ciebie zostało. Chodźmy sprawdzić strefę wybuchu. Przekonamy się, czy dobrze podłożyłeś ładunek. To było mocniejsze niż się spodziewałem. Chyba jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z tak mocnym materiałem. Nie ma za co. A tak w ogóle, to w całej sprawie chodziło o obóz tych tam brudasów? Zgadza się. Jeśli komukolwiek o tym powiesz, to skończy się to dla ciebie bardzo źle. Nie masz powodów do obaw. Muszę przecież namówić władze wyspy do badań nad prochem. Gdyby zauważyli jego potencjał, wojna z orkami byłaby już dawno wygrana. Ale nie, wiecznie tylko ta magiczna ruda. Już mi się żygać nią chce. Ta, mi też. Dzięki za współpracę. Na razie. Coś jest chyba nie tak z waszym obozem. Nie denerwuj mnie. Prawie zginąłem. Gdybym nie poszedł się wyszczać, to teraz byłbym pod tymi skałami. Cóż, lawiny skalne w takich górach to raczej nic niezwykłego.
Zwykłe lawiny tak, ale to... Zanim skały spadły na obóz, słyszałem jakiś huk. Skąd się niby wziął? Człowieku, tu zaraz obok jest wulkan. One mają swoje humory. W takim razie lepiej trzymać się z daleka. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Tylko weź ze sobą resztę, bo inaczej będą tęsknić. Jestem zajęta. Hej. Jak leci? Bywało lepiej, znacznie lepiej. Gdybym od czasu... Stój! W mury tego zamku! Wstęp mają jedynie... Zauważyłeś, żeby coś się zmieniło? Nie tyle zauważyłem, co usłyszałem! Jak gruchnęło na Adanosa! Całe szczęście, że kamienie nie poleciały na mury zamku, bo Ulryka by chyba rozniosło. Wiesz, jaki jest pozytyw tej sytuacji? Mów! Nieproszeni goście sobie poszli. To bardzo dobrze. Co w związku z tym? To, że nikt nie będzie chciał iść w ślady moje i mojej znajomej, jeśli nas przepuścisz. Naciągane. Ale w sumie, skoro mieliście tyle szczęścia, że natura sama przepędziła tych darmozjadów, to może przydacie się do czegoś Ulrykowi. Właśnie. Tylko pamiętajcie, mamy was na oku. Znasz tych żebraków? Wiesz, czemu tutaj koczują? Jeden z nich to mój stary znajomy. Wygląda na to, że są przeganiani z każdego miejsca na wyspie i teraz szukają schronienia w Wilczym Leżu. To sobie wybrali miejsce. Równie dobrze mogliby prosić magów ognia o błogosławieństwo bez złożenia ofiary. Jak wam się tu u... Źle. Gdziekolwiek poprosimy o pomoc, to albo jej nie otrzymujemy w ogóle, albo tyle, że...